Gra tym pojazdem może stanowić wielkie wyzwanie. I nie sądźcie, że to zdanie powiedziałem przypadkowo, ponieważ pojazd nazywa się Challenger. A więc witajcie moi wszyscy widzowie z tej strony Kuba Kokno i właśnie przedstawiłem wam wspomniany pojazd. Jest to brytyjski niszczyciel czołgów 7 tieru. A dlaczego jest wyzwaniem? Otóż no, pomimo tego, że parametry powinny wyglądać ok, no to w rzeczywistości nie są aż tak dobre, jak one wyglądają. A dlaczego tak jest i czy uda nam się zrobić jakieś dobre bitewki, no to opowiem wam w tym odcinku. Ale zanim do tego przejdziemy, no to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale oraz zostawić dzwoneczek, żeby się nie przegapili następnych materiałów. Wiem, że wbiliśmy niedawno 200 subów, ale teraz moim kolejnym celem jest 300 subów, więc powoli dojdziemy do celu i za niedługo będzie to 300. Jeszcze się wymyśli, co będzie, ale to jest jeszcze długa droga, więc mam czas. Pamiętajcie też, żeby wbić łapeczkę w górę, jeżeli wam się materiał spodoba i napiszcie komentarz. Możecie ocenić ten pojazd, czy wam się podoba, czy nie. Możecie też doradzić, co robię źle, bo może źle gram. Albo też po prostu mnie pozdrowić. Więc jeszcze taka jedna informacja, no to tak jak wiadomo, zaczynają się wakacje, więc filmy mogą się pojawiać się trochę częściej, ale już... A raczej live będą się częściej pojawiały, bo filmy raczej będą pojawiały się tak jak zwykle, czyli w środę i w sobotę. Ten film jest wyjątkiem, bo nie miałem ostatnio czasu wczoraj i na robienie filmu, więc robię go dzisiaj, jutro, jutro po dniu, w którym teraz nagram ten film, no to film będzie wrzucony, czyli w niedzielę. A tak, no to po prostu filmy będą leciały normalnie, live mogą być trochę częściej, a przynajmniej będą się mogły pojawiać, więc... Kończymy ten, no, trochę przedłużony wstęp, no i lecimy z omawianiem pojazdu. Tak jak zawsze, zacznijmy od omówienia parametrów tego pojazdu. Najpierw zacznijmy od siły ognia, tylko damy sobie na to działo, bo mam zamontowane inne. No i zacznijmy opowiadać się o problemach tego pojazdu, no to... Masą nie będziemy się przyjmowali. Czas celowania na tym dziale wynosi 4,4 sekundy, no to moim zdaniem jest no dość długo. Nie jest to jakaś wartość dobra. Dla mnie 4 sekundy na niszczycielu czołgów to jest dla mnie za dużo. Szczególnie od innych parametrach, szczególnie z powodu innych parametrów, o których zaraz będzie mowa. Rozrzut na 100 metrów nie wygląda ok, 0,317, ale w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Ten pojazd ma tak w ogóle okropny rozrzut działa. Naprawdę, grając tym czołgiem, tak rozwala się celownik. Wystarczy lekko po prostu podjechać do przodu i z celownika, który no, wygląda na w miarę skupiony, robi się celownik na pół ekranu. No i w dodatku z tym czasem celowania, no to jest naprawdę okropna gra, naprawdę. Zanim zdążysz namierzyć w jakiś tam dobry czołg, to się schowa albo zostanie, co gorsza, zniszczone przez twoich sojuszników i nie zrobisz nic. Jeżeli chodzi o DPM, to mamy 2485, no to jest całkiem niezły wynik. Przeładowanie 7,24, co łącznie z 300 damage'ami nie wygląda aż tak źle. Damage też jest nawet spoko, 300, no to raczej większość pojazdów na tym dziale ma tyle. Oczywiście pomijam temat Sura z Szczura Remila, bo Su jest troll tankiem, a Szczur Remil no, też jest takim specyficznym czołgiem, on nie ma golda, więc to... Też nie będę się tego czepiał. Na goldzie, na pociskach podkalibrowych mamy 260, więc no trochę gorzej, ale też moim zdaniem ta różnica między zwykłym a goldowym pociskiem nie jest aż taka monstrualna. Na pewno mogło być gorzej. Mogło być zawsze na goldzie 220 albo 240, no to wtedy było tragedia. Na hekach 350, więc nie jest źle, chociaż też mogło być na pewno lepiej. Mogło być 400, też bo wtedy było fajnie. Jeżeli chodzi o penetrację, to mamy na zwykłym 220 na goldzie, 252 to jest według mnie bardzo fajna wartość i mamy hajaki mające penetrację 47, więc całkiem ok. No i też bardzo fajna zaleta, mamy 10 stopni opuszczenia działa, to jest mega fajna wartość, 20 do góry, więc to nie jest aż tak ważne. Ale tak, zasładzam to działo, ale no mówię, że no komfort strzelania w tym pojeździe to jest okropny. Dlatego też postanowiłem, że będę grał na dziale tym stokowym. Pewnie pomyślę, że jestem jakimś palantem, że gra na stokowej konfiguracji, ale moim zdaniem to jest naprawdę
o wiele przyjemniejszy niż to i wybaczcie, że kurde, ale motor przejechał, ale kontynuujmy omawianie pojazdu. No to jeżeli chodzi o to działo, no to może mamy tam penetrację okropną, 181 na zwykły, to jest naprawdę tragedia, 239 na goldzie, no to lepiej. No i mamy też gorszy damage, 200 na zwykłych, 175 na goldzie, no to nie jest powalające. Ale można powiedzieć, że różnica między zwykłym a hekiem jest większa, mamy 270 na heku. Ale to też nie ma żadnego znaczenia, bo heki mamy tylko 20 penetracji, więc to heki jednak są bezużyteczne. Ale po pierwsze mamy krótsze przeładowanie, 4 sekundy ładujemy, lekko ponad 4 sekundy, to jest fajnie. Mamy DPM o wiele wyższy, 2880, to jest naprawdę mega dobry wynik. Po trzecie mamy lepszą celność i czas celowania. Czas celowania 3,3, a celność poniżej 0,3, to jest naprawdę fajna wartość. No i też ten celownik nie rozwala się aż tak mocno, więc to nie ma co narzekać. Do wytrzymałości wróciłem później, opowiedzmy jeszcze o mobilności. Jeżeli chodzi o mobilność, no to mobilność nie może wyglądać dobrze, bo mamy 50 km na godzinę do przodu, 20 do tyłu. Mocno to 22, no to wygląda dobrze. Opory dla gruntu też nie są złe, niby wygląda parametry tak, że powinien jechać dobrze. Ale uwierzcie mi, ten pojazd nie jedzie dobrze, naprawdę. Jeżeli będziecie jechali na prostej drodze, no to może maksymalnie będziecie jechali tak 35, 40. 50 spotkacie, co najwyżej, jeżeli z górki będziecie zjeżdżali, naprawdę. Ciężko naprawdę na prostej drodze rozwinąć tą maksymalną prędkość. Nie wiem, czym jest to spowodowane, bo niby te parametry wyglądają dobrze. Opory są fajne, mocna tona jest fajna, ale nie wiem co nie wiem czemu dali jakąś tam dodatkową blokadę, że czołg nie rozpędza się aż tak dobrze. Nie wiem, może to jest moja wina czy coś, ale nawet tam założono benzynę, no i to też nie jedzie tam wybitnie. Jeżeli chodzi o inne parametry, no to mamy obrót wieży niecałe 22 stopnie, to jest okropne naprawdę, wieża tak się wolno obraca, że masakra. Prędkość obrotu kadłuba już trochę lepiej, ponad 41 stopni, więc to wygląda w miarę ok. Zanim jeszcze przejdziemy do pancerza, no to warto powiedzieć, że mamy 1000 HP, więc no nie wygląda to aż tak źle, 1000 HP na TD-ku, no to jest raczej wartość standardowa. Szansa na pożar pisze 20%, ale nie zdarzyło mi się chyba ani razu, żeby się podpaliło. Zasięg widzę na 253 m i kamuflaż no jest w miarę dobry, bo też w sumie ten pojazd nie jest jakiś tam monstrualny. Jeszcze taka jedna ciekawostka, otóż weszłość mi przetłumaczyło od razu stronę automatycznie. No i wyszło, że Challenger po przetłumaczeniu na polski oznacza pretendenta. Nie wiem, do czego on może pretendować, może do czołgów z najbardziej rozwalającym się celownikiem w grze. Ale jeżeli chodzi teraz o drugi temat, czyli o pancerz, no to tutaj możecie powiedzieć, że nie ma co omawiać, bo to raczej jest oczywiste w tym pojeździe, ale lepiej tak opowiedzieć, bo może się okazać, że tu można przebić lepiej, tu można przebić gorzej i mogą być na przykład czasami rykoszety i tym podobne. No to zacznijmy może od dolnej płyty. Pod takim kątem, no to dolna płyta ma no 100 mm, to na pewno każdy przebije na zwykłym, nawet 6 tiery. Tak samo tutaj ma jest 100 mm, na tej górnej płycie jest nawet mniej, bo nawet mniej niż 70. No niektóre pojazdy na hekach mogłyby już nawet to przebić, więc tu nie ma co gadać. Tutaj górna płyta no to ma 90, tutaj nawet punkt jest 60, więc tutaj też heki mogą czasami wejść. Też jest 60, więc czasami wejdzie. Tutaj był jakiś taki dziwny punkt, ale to nie będę się tutaj czepiał. Tutaj między tam kadłubem a wieżą no to już jest twardziej, 75 mm. Czasami są takie bardziej grubsze miejsca, gdzie czasami może nie wejść, ale to raczej po prostu trzeba wyjść, nie celujcie włączenie wieży z kadłubem. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, no to po lewej, jak i po prawej stronie jest 50 mm. Na tym garnku jest nawet 20, więc tutaj na spokojnie hajaki mogą nawet wejść. Jarzmo ma też 50, więc tu też na spokojnie wszystko wejdzie, hajaki mogą czasami nawet wejść. Boki tych chyba nawet nie muszę omawiać, tutaj w gąsienicy może czasami nie wejść, ale w resztę miejsca raczej może wejść na spokojnie każdemu, może nawet czasami z hajaka, bok wieży 40, 20. Tył tak samo mięciutki, 40, 20, 50, 65, 50, 20, 22. Od spodu pewnie też mięciutki jak zawsze, 10 nawet jest. Od góry też mięciutki, no 15-20, no to wiadomo. Jeżeli chcecie przebijać go z hajaków, no to
Od przodu no to jedynie w ten wielki garnek, chociaż to raczej nie jest garnek, tylko taka nadbudówka nad wieżą. A tak no to jeżeli chcecie strzelać z heków, no to co najwyżej w bok albo w tył, też nie strzelając w gąski. A w górną płytę no to jak macie dużo penetracji na heku albo w garnek, no to na pewno w ten duży weak point na pewno każdy może przebić. Nawet tak jak widzieliście ten challenger na stokowym dziale na heka, który miał 20, no to też na spokojnie będzie mógł to przebić. No i tak w sumie nie będę więcej opowiadał o pancerzu. Nie, i tak nie było warto opowiadać o tym pancerzu, ale jakby ktoś chciał wiedzieć, no to się dowiedział. A tak, no to przynajmniej będziecie mieli ciekawostkę, jak twardy jest Challenger, raczej jak miękki. Więc teraz przejdźmy do przygotowania, czyli tam materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i tym podobne. Jeszcze krótka informacja, jeden z moich widzów chciał, żebym go pozdrowił na odcinku, więc w tym momencie go pozdrawiam, tutaj macie jego nick. Nie będę omawiał go szczegółowo, bo nie ma po co, widz mnie nie prosił, więc nie będę tego robił. Więc w tym krótkim jakby fragmencie go pozdrowię i teraz od razu przejdziemy do omówienia materiałów eksploatacyjnych, więc wyjdziemy sobie, no i opowiedzmy o na początku załodze. No to jak wiadomo, ten czołg jest niszczycielem czołgów, tak jak wcześniej mówiłem, więc będziecie szkolili tą na samym dole jakby kategorię. Tylko będziecie tą kategorię szkolili normalnie, a tak no to reszty to tylko za free expo, ile macie, albo też no po prostu za expo załogi. To co na pewno jest bardzo ważne, żebyście zrobili w tym jakby pojeździe, no to zrobić na czołgach lekkich, jeżeli będziecie chcieli zrobić załogę pod niego, no to na pewno szczęśliwy traf to jest bardzo ważne, bo naprawdę o wiele to ułatwi wasze celowanie. Przełom też jest nawet opłacalny, bo pozwala wam to na szybsze obracanie się nie tylko kadłubem, ale też wieżą. Jak macie na przykład dwóch przeciwników, więc łatwiej wam to poradzicie sobie na pewno w walce z kilkoma przeciwnikami. No nie jest to perk, który wam za bardzo polecam, ale w tym przypadku no to powiem szczerze, że jest nawet opłacalny. Na pewno precyzyjny strzał też jest opłacalny, chociaż nie bardzo, bo damage no nie jest aż tak duży, chociaż też nie ma najgorzej. No i na pewno mało odrzut działa, no to też jest bardzo, według mnie, ważny perk. Z medów na pewno strzał bojowy, mocniejsze przebicie, płynny obrót wieży oraz gładką jazdę. No to jest wszystkie perki, które oczywiście ułatwiają grę. Mentor też jest ważny, ale tylko do szkolenia załogi. Dlatego według mnie to jest pierwszy perk na medach, który warto robić, bo wtedy jeszcze szybciej będziecie mogli zrobić swoje perki. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, no to przede wszystkim ważny jest desperat, naprawa. To są bardzo ważne perki. No i mistrz walki w zwarciu też jest nawet opłaconą jakby perkiem, mimo tego, że nie daje dużych bonusów i też jest perkiem warunkowym, no to i tak według mnie jest w miarę opłacalne. Jeżeli chodzi o niszczyciele czołgów, czyli tą klasę, którą mamy, no to snajper na pewno jest bardzo ważny. Łagodny skręt, hamowanie sprzęgłem. I to są chyba wszystkie perki. Ewentualnie śmiertelna dokładność, ale to też nie jest taki perk najważniejszy. Jeżeli chodzi o ulepszenia, no to jeżeli chcecie grać na tym najlepszym dziale, no to oczywiście pierwsza jest wieża. Potem, jeżeli chcielibyście zbadać to najlepsze działo, no to możecie zbadać najlepsze działo. A jak nie chcecie badać tego działa, no to i tak będziecie musieli je zbadać, ale zanim zbadacie to działo, no to jeszcze warto zrobić silnik oraz gąsienicę. Jak chcecie badać to działo, to najpierw działo, potem silnik, a na końcu gąsienicę. Jeżeli chodzi o kamuflaż, no to jest to niszczyciel czołgów i kamuflaż daje aż 4% do kamuflażu. No i na pewno bardzo warto założyć w tym pojeździe kamuflaż, bo mówię, w tym pojeździe maskowanie jest nawet dobre, więc tu nie ma co narzekać. Tutaj na pewno wasz kamuflaż da bardzo dużo i będziecie naprawdę mogli bardzo łatwo się schować. Szczególnie wam to polecam, jak macie to małe działko, dzięki czemu będziecie mogli normalnie snajpić. Jak macie to duże działo, no to kamuflaż moim zdaniem nie ma aż tak dużego znaczenia. Chociaż też kto co lubi. Chociaż tak zawsze polecam kamuflaż, nawet na największych czołgach, które maskowania prawie nie mają. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to
Jeżeli gracie na konfiguracji takiej jak ja, czyli stokowe działo, no to polecam Wam wielozadaniowy zestaw naprawczy, ulepszoną turbospryżarkę, bo daje Wam większą moc silnika oraz prędkość maksymalną. No i adrenalinę. Jeżeli natomiast gracie na tym największym dziale, no to zamiast ulepszonej turbospryżarki załóżcie kalibrację celownika, będziecie szybciej skupiali i mieli lepszą celność. Na pewno to Wam pomoże, szczególnie w sytuacjach, kiedy się rozpędzicie, będziecie chcieli namierzyć w jakiegoś przeciwnika. Jeżeli chodzi o zapasy, no to oczywiście obowiązkowo ciastko i herbata oraz czarna herbata. No i wzbogacone paliwo. Dlaczego nie osłona przeciwładunkowa? Bo moim zdaniem nie masz tak dużo pojazdów, które od przodu mogłyby z HEK-a nas przebić. Dlatego też moim zdaniem osłona przeciwładunkowa nie jest aż takim ważnym materiałem. Chyba że uważacie, że mobilność jest jednak ok, więc możecie. Tak wygląda mój układ amunicji. Pamiętajcie, że gram stokowym działem, powtarzam to po raz kolejny, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj widzę, że widz cały czas chce pluton, ale no ja chciałem zrobić na początku odcinek, ale obiecałem mu, że z nim zagram, to na pewno zagram. Więc teraz przejdźmy do wyposażenia, czyli ostatniego segmentu w tym filmie. Więc moim zdaniem najważniejszy jest mechanizm dosyłający. Jak gracie na stokowym dziale, to możecie zaryzykować się na skalibrowane pociski i wtedy będziecie mieli lepszą penetrację, ale dla mnie mechanizm dosyłający jest najlepszy. Potem na pewno ulepszony system naprowadzania i w konfiguracji, którą ja mam, to polecam Wam oczywiście dział wyborowy, a w konfiguracji z tym najlepszym działem, to znaczy tym, o tym tutaj co mówiłem, co jest niby topowe, no to stabilizator pionowy, żeby ten celownik się nie rozwalał. Jeżeli chodzi o żywotność, to zmodernizowane moduły, staranny montaż oraz skrzynka z narzędziami. Ze specjalizacji możecie sobie wybrać. Jak gracie na tym małym dziale, to możecie założyć siatkę. Ogólnie, jeżeli gracie na tym topowym dziale, to ulepszoną optykę, chyba że gracie jako wsparcie i też macie mały dział, to też możecie założyć optykę. Na pewno akcelerator silnika. Dlaczego nie ulepszone sterowanie? Bo ulepszone sterowanie ulepszy Wam tylko obrót kadłuba, nie wieży. Jakby ulepszał obrót wieży, no to ulepszone sterowanie byłoby lepsze. A tak, akcelerator silnika moim zdaniem i tak jest ważny, szczególnie że mówiłem, ten pojazd nie rozpędza się aż tak dobrze. No i ostatni ze specjalizacji, no to mówię, każdy wybiera jaki chce, ja polecam jednak system dostaw materiałów. A więc pojazd omówiony, przejdźmy teraz do bitewek. No i proszę Państwa, pierwsza bitwa wylosowała nam mapę Winnice, w której poteczko losowanie z 8 i 7, więc na pewno będzie no trochę trudne, ale może coś nam się to uda. Od razu włączymy sobie bonus do expa. No i w tej bitwie no to chyba jedyne co możemy zrobić, no to kampić. No i teraz od razu możecie zobaczyć jego mobilność. Czy według Was ten pojazd jedzie szybko? No powiedzcie mi szczerze, czy ten pojazd na pewno się szybko rozpędza. No teraz jechałem pod górkę, ale w sumie no to moim zdaniem no z rozpędzaniem no trochę średnio to wygląda. No i teraz postaram się posnajpić w tym miejscu. Moim zdaniem jest to bardzo fajna pozycja, bo może się zrobić w tej pozycji no nawet sporo. Szczególnie jak będą na przykład czołgi wyjeżdżały z tej strony albo na przykład będą jechały tym małym miasteczkiem, to wtedy można zrobić naprawdę nawet pokaźny wynik. Teraz tak macham celownikiem, bo nie ma nic, a ja chcę coś tam postrzelać. Bo nie mogę przecież zrobić zero na odcinku, bo będziecie się ze mnie raczej śmiali. No wyjątkiem stanowią oczywiście pojazdy, którymi idzie bardzo słabo i zero damage'a to po prostu jest symbolicznie, żeby pokazać, że czołg jest tragiczny. Ale szczerze mówiąc, no to moim zdaniem ten czołg nie jest aż tak zły. Tylko po prostu ciężko się tym gra. No. No niestety to jest problem tego działa, że mamy słabą penetrację. Strzeliliśmy w boki SA6 i nie przebiliśmy go. Weszło tylko w gąskę. Chociaż też powiedzmy szczerze, mogło nam polecieć lepiej. Is, czy Is wyjedzie? Is się cofa, więc może uda nam się go strzelić, chociaż widzę, że no średnio to wygląda. Action X, nie przebiliśmy go, bo trafiło go w górną płytę, a strzelaliśmy w dolną. No to jest problem.
Bo teraz to musimy uciekać, bo ten Action X chce po nas pojechać, więc musimy stąd uciec, żebyśmy od niego nie dostali damage'a żadnego. Zjeżdżamy na dół. Może uda nam się chociaż tego Progetto trafić i dobić. To było nawet fajno. I nam się to udaje. Zrobiliśmy pierwszego fraga w tej bitwie, niestety Borsig się pojawia, to raczej będzie nasz koniec. Chociaż widzę, że on no trochę dziwnie gra, bo zamiast celować we mnie, to celuje w Chisa, chociaż teraz strzeliśmy jeszcze dwa razy. No i na moje szczęście nie zdążył on przeładować i też to, że nie celował we mnie, tylko w Chisa, no to spowodowało, że nas uratowało. No teraz powiem szczerze, że nie, to raczej była moja wina, a nie czołgu. A teraz niestety moje pingi skaczą. Chyba coś nie płaciłem ostatnio za internet. No. Tak się kończy, jak nie płacić za internet. Macie wysokie pingi. Teraz specjalnie pojedziemy tak, żeby Actiona strzelać w bok. Cyk. Raz strzelimy, bo będzie potem nas celował, chociaż uda nam się jeszcze raz. Cyk. Dwa. Czy uda nam się jeszcze raz strzelić? Nie uda nam się jeszcze raz. Strzelimy Visa. Weszło w tył Visa. I z 6. No teraz nie weszło, no. No to jest trudny, to są też trudne strzały. I z 6 od boku się odbił, no to jest żart. Wiecie co, ja chyba załaduję golda, żeby po prostu móc przebijać te pojazdy. A też tak jak mówiłem, różnica między zwykłymi pociskami a goldowymi nie jest aż tak duża, żeby po prostu były problemy jakieś tam duże. Kurde, jakie lagi mam straszne. Dobra, jadę po Jocha. Chisa będzie go strzelał od przodu, a ja go zajadę od tyłu. No i właśnie tak moim zdaniem najlepiej się gra, czyli po prostu jako wsparcie, że przeciwnik zajmuje się jednym czołgiem, a ty jedziesz od drugiej flanki i go pykasz. Pyk. Kurde, lagi. Lagi, 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 lagi. Lecimy teraz po Isa. Isiora, pisiora. Tak, będę od dzisiaj mówił na Isa Pisior. I spokojnie, nie ma to nic związanego z Pisem, to moim zdaniem Is jest fajnym czołgiem. Chociaż też zależy jaki, no. Is 5 jest uważany za słaby, nie grałem nim, ale pewnie tak jest. Jak mówią, że to słaby czołg, to pewnie jest słaby. Chociaż na pewno jak ma się mało penetracji, no to może być ciężki do przebicia. Ale nie gadajmy o Isach, opowiedzmy o tej bitewce, no to ta bitwa zakończyła się zwycięstwem. Udało nam się zdobyć odznakę drugiej klasy oraz medal wsparcie za uszkodzenie co najmniej czterech przeciwników. Łącznie zrobiliśmy sześciu czołgom kuku. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, zrobiliśmy 1731 damage'a, 497 po spocie i jednego fraga, to był ten projekt. No jak na tą bitwę, no to nie weszło aż tak źle. Warto też pamiętać, że miałem lekkie lagi. Widzieliście, jak mi lagowało w tej bitwie. Zdobyliśmy 4350 expa. Mamy razy 5 bonus, więc pewnie łącznie może być 800 może. Jeżeli chodzi o łączne zarobki wraz z kosztami i bez konta premium, no to 9622, no to widzicie, da się tam zarobić. Nawet bez konta premium. Jeżeli chodzi o wynik, no to jest to w całej bitwie trzeci najlepszy wynik w drużynie, drugi pod względem damage'a oraz trzeci w obu drużynach pod względem expa. Dostaliśmy jakieś tam misje, ale warto zobaczyć, co to za misje, jakieś tam rzeczy, jakiś tam kamuflaż, no. Można zrobić, ale to się zrobi też przy okazji. Tutaj jakieś tam kolejne rzeczy, no to misję będę robił przy okazji, a teraz przejdźmy do drugiej bitewki. Dobrze, moi widzowie, w drugiej bitwie pokażę wam, dlaczego nie gram challengerem na tym najlepszym dziale. Więc zamontowałem wam konfigurację, którą no niby jest najlepsza, ale moim zdaniem no to po prostu jest topowa, nie jest moim zdaniem to najlepszy wybór, moim zdaniem to stokowe działo jest najlepsze. No i wylosowałem teraz na mapę Malinówka, gdzie mam w trybie dominacji losowanie znowu 8 oraz 7, więc no trochę gorzej. A i tak w sumie mi zależało na tym, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Więc teraz patrzcie na ten celownik. A my celownik, no
Patrzcie, mam niewielki stolnik, ale teraz patrzcie, jak będę jechał. Patrzcie, jak stolnik rozwala. Widzicie, jaki celownik teraz mam gigantyczny? Szczególnie jak wieżą jeszcze będę obracał, no to patrzcie, jaki się celownik robił. Z celownika, który był ledwo widoczny, zrobił się celownik na pół ekranu, więc jak widzicie, tym działem naprawdę bardzo ciężko w ogóle jest grać. Naprawdę tak jest niecelne i niesforne, że ciężko tym cokolwiek zrobić. Jeszcze to skupienie jest strasznie długie. Dobra. Teraz tym celem w mojej bitwie jest po prostu no pojechanie na bazę, tak jak teraz widzieliście, postrzelać w te pojazdy, które się wychylą. Nie będę ryzykował graniem jak medem, tak jak w poprzedniej bitwie, bo to działo jest naprawdę niesforne i naprawdę zanim skupię celownik, no to tak jak wcześniej mówiłem, albo czołg zostanie zniszczony, albo się zdąży wycofać. No teraz weszło, bo w sumie większość celownika była na nim skupiona, chociaż też mogło polecieć obok, bo też tak się zdarza. Dostaliśmy za 420 od nie wiadomo jakiego czołgu. Aha, SU. Świetnie. Teraz pojedziemy po AMX. Cyk. Dobijamy go. Drugi frag, więc no już mamy więcej fragów w tej bitwie niż w poprzedniej, ale też... Ale też nie wolno mówić, że to jest na pewno dobry wynik. No teraz nie zdążyliśmy strzelić, bo czołg już się wycofał. Teraz zróbmy tak. Idziemy po tego SU. SU, czy trafimy? Trafiliśmy, kurde, jestem zdziwiony, że to wszystko wchodzi teraz w tej bitwie. Kurde, jeszcze w silnik dostał, świetnie. Cyk, dobijamy gościa, trzeci frag w tej bitwie. Nie no kurde, co jest z tym działem? No przecież w tej bitwie to wyjątkowo kurde trafia. Nie, teraz zobaczcie w Proretto tutaj. Proretto jest i patrzcie, skupiam. I dopiero po tak długim czasie udało się przycelować w niego, no. Dobra. W tej bitwie pojedzie, powiecie, kurde, przecież ten czołg tak fajnie trafia, to czemu ty narzekasz? Ale no powiem tutaj szczerze, że to był naprawdę szczęście, że zrobiłem aż taki dobry wynik. Też dużo strzelam w te ogryski, no to też trochę to jakby prawie wynik. Ale też z drugiej strony widzieliście jak ten celownik długo skupia i jak się rozwala podczas jazdy. No to było najważniejsze, żeby to pokazać. No może w praktyce się nie pokazało, ale widzieliście w teorii jak to mniej więcej wygląda. A więc moi widzowie, jak dobrze widzicie, udało nam się tą bitwę wygrać. Zdobyliśmy odznakę drugiej klasy oraz specjalistę za 4 fragi. I w tej bitwie zrobiliśmy 1543 damage'a. Więc no trochę gorzej niż w tej pierwszej bitwie, ale też oceniam gorzej to działo. Jeżeli chodzi o zarobki, no to łącznie z kosztami, no to mamy 24828. No i też to pokazuje, że tym działem na pewno mniej trzeba strzelać z golda i też mniej pocisków zużywacie. Bo to stokowe działo, no to czasami trzeba postrzelać z golda, co zwiększa koszty, jeszcze w dodatku więcej oddajecie strzałów, bo trzeba więcej też strzelić, żeby zrobić jakiś tam pokaźny damage. No i też 870 expa, zmieniając tak lekko temat. Jeżeli chodzi o wyniki, no to mamy trzeci damage w teamie oraz czwarty ogólnie pod względem damage'a. A jeżeli chodzi o exp, no to mamy miejsce drugie, zaraz za AT-15. No temu gościowi też nawet fajnie wyszła bitwa, więc tutaj moim zdaniem i jemu i też mi wyszło nawet dobrze. Jakieś kolejne misje się pojawiły, ale to nie jest aż tak ważne. No też trochę dawno nie grałem, więc też pewnie dużo misji się pojawia. Ale nie będę dalej jakby przerywał, lecimy od razu do podsumowania naszej bitewki. A więc moi widzowie, jak dobrze widzieliście, w drugiej bitewce, no mimo tego, że celność okazuje się słaba, bo czołg naprawdę bardzo mocno rozwala działo podczas ruchu, tak i nawet tym działem się udaje coś trafić.
Ale czy to jest na pewno jakiś tam mocny argument, żeby polecać wam to działo? No moim zdaniem tak średnio, no macie dwa wybory, albo gracie działem, który jest najlepszy pod snajpę albo i pod wsparcie takie bardziej uniwersalne, albo działo, które powoduje mocniejsze uszkodzenia, ale tym działem raczej bardziej opłaca się snajpić, bo lekki ruch przy tym dziale powoduje rozwalenie celownika. Jak mam oceniać ten pojazd? No ogólnie powiem szczerze, że pojazd nie jest zły, na pewno nie grało mi się nim tragicznie. Czasami potrafi wkurzyć tymi swoimi parametrami, szczególnie tą mobilnością oraz celnością. Ale na pewno nie jest on gruzem, nie jest to słaby czołg, nawet jest spoko. Szczególnie dla tych, co męczyli się Shermanem Firefly, bo dla większości graczy jest słaby. Ale moim zdaniem warto... Warto, bo Challenger jest nawet spoko. Za niedługo jeszcze będę omawiał dalszą linię. Na pewno za niedługo może być film o Charioterze. Ale nie będę spoilerował, jak tak naprawdę teraz wygląda. Ale dzisiaj opowiedziałem właśnie o tym pojeździe Challenger. Więc w sumie to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. Nie zapomnijcie wbić subskrypcję na kanale oraz zostawić dzwoneczka pod tym filmem, żeby nie przegapić następnego materiału na kanale i jeszcze kolejnych. Wbijcie też łapeczkę w górę, jeżeli film oceniacie pozytywnie. No i napiszcie komentarz, możecie ocenić, czy dla was ten pojazd jest dobry, czy słaby. Możecie też poradzić, też napisać cokolwiek, możecie też pozdrowić mnie. No cokolwiek, żeby w komentarzach nie było pusto, ale pamiętajcie, żeby nie pisać głupot, więc dziękuję, do zobaczenia, na razie, pa pa.